Dzień dobry. Chciałam Wam przedstawić naszą najnowszą publikację Warszawa Lewiego i Dali. Publikacja powstała dzięki Fundacji TUP-TUP-TUP i została współfinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa. Publikacja zapoznaje najmłodsze dzieci z życiem codziennym oraz odświętnym polskich Żydów, ponieważ ma ponad 20 gier i zabaw dotyczących kultury żydowskiej, stąd postanowiliśmy podzielić je na części, żeby o każdej trochę więcej opowiedzieć. W poprzednich odcinkach poznali już Państwo zarówno symbole, gry, zabawy, tańce, wycinanki, jak i elementy ubioru żydowskiego. Natomiast na zakończenie, dla tych najbardziej wytrwałych, najbardziej głodnych wiedzy, zachęcam do czterech końcowych zabaw, które są zaprezentowane u nas w publikacji. Po pierwsze, spacer po Warszawie. Oczywiście w tej chwili jest to niemożliwe, aby spacerować. Jak tylko skończy się kwarantanna, zachęcamy do pobierania naszej aplikacji TUP-TUP po Warszawie, która umożliwia spacery po Warszawie bezpłatnie, ale jednocześnie w ramach 14 tras, przy czym dwie są, to są trasy żydowskie. Natomiast na ten moment przygotowaliśmy trasę, którą można przeprowadzić po swoim własnym ogródku albo nawet we własnym domu. Mamy 10 ilustracji najbardziej znanych warszawskich miejsc, budynków, zabytków związanych z historią Żydów polskich. Wystarczy je wydrukować, postawić w niektórych miejscach, a następnie do każdej ilustracji dołączyć karteczkę z jakimś pytaniem oraz quizem. Dziecko będzie musiało trochę przeczytać, odpowiedzieć na pytanie, a na koniec zdobyć nagrodę. Zabawa murowana, a przy okazji wiedza również. Druga zabawa nazywa się Karty Odkrywcy Żydowskich Świąt i polega ona na tym, że dzieci poznają aż 8 niezwykłych żydowskich świąt. Ale poznają nie tylko poprzez przeczytanie i posłuchanie czegoś poważnego i trudnego, tylko przy każdym ze świąt zachęcamy dzieci do wykonania jakiegoś zadania. I znów w naszym ogródku lub w ogrodzie, w pokoju rozstawiamy w różnych miejscach domu karteczki, do których w momencie, kiedy dziecko dotrze, czyta karteczkę i musi wykonywać dane zadanie. Na przykład przy kartce pierwszej Jom Kippur. To jest święto pojednania. Głównym elementem święta jest wyznanie Bogu grzechów. Obowiązują wtedy w synagodze białe szaty, symbol czystości i pokory. I teraz zadanie dla dziecka, aby szybko założył bluzkę, zawołał Jom Kippur i zdjął je i odłożył na miejsce. W kolejnym zadaniu dziecko będzie musiało grać 10 sekund na trąbce. Oczywiście dotyczy to święta Rosh Hashana. Kiedy dziecko dotrze do karteczki, gdzie będą informacje na temat święta tygodni, czyli Szewłot, dziecko będzie musiało ułożyć z dostępnych materiałów, patyków lub liści, bukiet lub wieniec. I tak dalej, i tak dalej. Więc trochę czytając, dziecko też dowie się czegoś na temat tych najważniejszych świąt. I ostatnie zadanie, dzięki któremu dzieciom przybliżymy trochę postaci najważniejszych, może nie najważniejszych, najbardziej znanych polskich Żydów, m.in. Jana Brzechwy, Marka Adelmana, Ester Kamińskiej lub też Marysi Eisenstadt. Dzieci zobaczą ilustracje, będą miały przygotowane symbole poszczególnych zawodów, a później będą proszone do tego, aby stworzyć swoją własną kolorowankę na podstawie przygotowanych symboli. To chyba już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż jedną z zabaw wybiorą Państwo i zachęcą dzieci do poznawania kultury żydowskiej.